Dobrze, to zapakujemy rzeczy do tego tornistra pełnego uśmiechu, który jest przeznaczony dla Maćka, jak rozumiem. I zaczniemy od początku, czyli od Biblii. Dlatego, że kto rozpoczyna od Słowa Bożego, dobrze kończy. Kto pomija Słowo Boże, kończy mizernie zazwyczaj. Więc jako fundament włożymy Biblię i to jeszcze taką, która została przygotowana specjalnie przez Palotynów na 1050. rocznicę Polski. A potem, co by tu trzeba zacząć? Od tych rzeczy większych, czyli od zeszytów. Zanim te wszystkie złote myśli się zapisze w zeszytach i zanim się je spali po zakończeniu roku, to przynajmniej człowiek może wyćwiczyć sztukę pisania. To jest pierwsza rzecz. Tu są zeszyty trochę cieńsze, to te mogą służyć do lżejszych przedmiotów. Potem sprawa jeszcze bloków do pisania i mniejszych bloków i większych, ale to pewnie jako uzupełnienie dla złotych myśli, które powstają w ciągu dnia. Następnie sprawa sztuki, czyli różnego rodzaju kolorowe te pisaki i jeszcze farby, zdaje się, czy jak to nazwać, w momentach depresji, jak człowiek ma czarne myśli, to przynajmniej może sobie pomalować coś kolorowego i od razu podnosi się na duchu. Tutaj dla tych, którzy mają brak słuchu, co może tutaj zacząć właśnie zapisywać jakieś melodie, niekoniecznie, żeby je wykonywać. Dalej długopisy różnego rodzaju, które szybko wypisują się i dlatego ich potrzeba dużo. Dla zdolności malarskich i dla ich rozwinięcia służą farby plakatowe, byle nie malować po murach tego wszystkiego. To jest też coś potrzebnego, nożyczki szkolne do przycinania myśli nieuczesanych. Wreszcie coś poważniejszego, czyli rzeczy dotyczące geometrii dla przyszłych inżynierów, którzy zaczynają od małego, a potem będą budowniczymi mostów, między ludźmi także. I w końcu coś, co się pewnie już nie za bardzo zmieści ze względu na gabaryty, ale jeszcze takie duże bloki techniczne razem, to nie jest Lewandowski, ale jakiś poważny tutaj Piszczek. Ten jest Piszczek, a tutaj Błaszczykowski, czyli praktycznie ludzie, którzy służą za przykład tego, jak ciężką pracą i ćwiczeniami można do czegoś dojść. Budzą nie tylko emocje, ale przede wszystkim budzą taki szacunek dla ciężkiej pracy człowieka, który wystąpi kilkadziesiąt minut, a za sobą ma lata całe ćwiczenia. Tak jak w szkole. Człowiek czasami wystąpi kilka minut, coś powie, ocenią go, a pracował przez całe lata. I na tym kończymy całą naszą imprezę razem z dzienniczkiem ucznia, tutaj dla samych tych dobrych ocen. I wreszcie smycz. To właśnie też rzecz potrzebna nie tylko dla kluczy, ale myślę dla powściągnięcia od bujek między kolegami. Więc dosyć ciężkie jak na 12 lat. Wydaje mi się, że będzie potrzebował pomocy ze strony swoich kolegów, żeby to unieść. Więc z okazji tej 8. edycji Tornistra Pełnego Uśmiechu życzę wszystkim dzieciom w Polsce właśnie radosnej szkoły. Niekoniecznie szkoły
bez trudów, ale radosnej w tym sensie, który zawsze z nauką powinien być związany. Myślę, nie ma na świecie radośniejszego widoku, jak dzieci, które z uśmiechem idą do szkoły, a nie steroryzowane. Więc tak wszystkim dzieciom, które w tym roku pójdą do szkoły, i tym, którzy rozpoczynają, tym, które kontynuują swoją pracę, niech też i Pan Bóg tak pozwoli spędzić te lata szkolne, żeby one potem zaowocowały pięknie w przyszłości. Dalej życzyłbym też, żeby jak największa ilość Polaków włączyła się w tę akcję Tornista Pełnego Uśmiechu, bo to też więcej jest radości w dawaniu, aniżeli w braniu.